Hejka kochani, na początku macie konkursior na włosy glam. Jedyne co musicie zrobić to zostawić subka z dzwoneczkiem, łapkę pod tym filmem oraz jakiś kreatywny komentarz. Zwycięzca z ostatniego filmu jest na końcu odcinka. Ogólnie chciałabym was też zaprosić do obserwowania mojego Instagrama, bo fajne są tam zdjęcia, story i w ogóle wszystko. Hejo, hejeczka wszystkim, ja jestem Dripeczka. Hejo, hejeczka wszystkim, ja jestem Dripeczka i witam was wszystkich bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, w którym będziemy kręcić kołem, gdzie są różne rzeczy do kupienia na MSP i zobaczymy, co tam mi wypadnie. Mam nadzieję, że nie zbankrutuję, byłoby bardzo miło, ale zobaczymy jak to wyjdzie. I mam nadzieję, że wam się podoba taki odcinek, więc okej, już przechodzimy do koła. Dam. Także tak wygląda koło i rzeczy, które mogę na nim wylosować to pakiet dla mojego chłopa, czyli Wikula, VIP dla Juny13, donate dla mojego youtubera na jakieś właśnie pakiety, coś w tym stylu, pakiet dla mnie, VIP dla widzów, czyli dla was, oraz VIP dla kogoś randomowego z czatu, którego po prostu wybiorę na czacie. Okej, możemy zakręcić po raz pierwszy, więc I pierwsze co nam wypadnie to będzie, uwaga, VIP dla kogoś z czatu, także wracamy na MSP, zamykamy to. Okej, jesteśmy już na czatach, także wybierzmy sobie jakiś czat, może niech to będzie plaża. I wymyśliłam, że wejdę tam i spytam, kto chce VIP-a, a potem powiem, żeby odgadli zagadkę, czyli jaki był mój ostatni film i zobaczymy, czy ktoś będzie wiedział, mnie kojarzył i jak dobrze odpowie, to właśnie VIP-a dostanie, także już piszemy. Okej, napisałam, że kto odgadnie zagadkę, dostanie VIP-a, kto chętny i zobaczymy, jakie osoby się zgłoszą. Tutaj widzę, że już ktoś za mną przyszedł, ale jestem ciekawa, czy jakieś osoby inne coś napiszą. Halo? Okej, więc piszemy pytanie i kto pierwszy napisze, to dostanie, także tak, jaki był... O nie, poszłam za daleko, albo i nie. Także zadałam pytanie i pierwsza osoba, która zgadnie, właśnie wygra VIP-a. Okej, Kittymiał odpisała, że największe oszustwo i była pierwsza, także właśnie ona tego VIP-a zgarnie. Okej, więc jestem już na stronie logowania, żeby kupić właśnie kartę podarunkową dla tej osoby, która wygrała, więc wybieramy sobie VIP-a na tydzień, kup i zaraz do was wracam, jak będę już ten kod wysyłać. Okej, wróciłam na czat, gdzie mam wybrany profil właśnie Kittymiał. Mam już kartę podarunkową, także wchodzimy w czat i piszemy jej kod do VIP-a. Mam nadzieję, że się ucieszy, zobaczymy też jej reakcję, co napisze. Mam nadzieję, że napisze wow, Dripka, super, ale mi się udało, bo jak napiszę, nic nie napiszę, to będzie smutno. Także wpisujemy już kod, albo wiecie co, ja wam go potem zamarzę, bo jak nie wykorzysta go dzisiaj, jak ktoś go wykorzysta inny, to będzie mi smutno, także za chwilę do was wrócę. Ja już napisałam Kittymiał, że wygrała, podała mi kod, ona napisała serduszka, podziękowała, także mam nadzieję, że się cieszy. Także przechodzimy znowu do koła i kręcimy kolejną rzecz, którą będziemy musieli zrobić. Okej, więc jesteśmy po raz kolejny na naszym kole i po raz drugi będziemy kręcić i jestem mega ciekawa, co wylosujemy, co to będzie, także obstawiajcie, co wylosujemy. Ja obstawiam, że będzie to, dobra, nic nie obstawiam, po prostu będzie to, wow, będzie to pakiet i okej, jestem w szoku, pomyślałam, że znowu wylosuję coś dla kogoś, a tym razem trafił mi się pakiet dla mnie, także myślę, że możemy iść na MSP i no, kupić go, no co mamy zrobić? Okidoki, jesteśmy znowu na MSP i wchodzimy tutaj w to oto, nie wiem co to jest, ale tutaj wyświetla nam się pakiet i jak już tutaj jesteśmy, to powiem wam, co o nim sądzę. Generalnie uważam, że wygląda bardzo zwyklakowo i no nie jest to nic takiego wow. Ten zwierzak mi się podoba, bo jest taki grr i w ogóle taki jakiś amerykański i strasznie mi się podoba. No, tej szarfy i dodatku do pokoju nie skomentuję, ale okej, przejdźmy już do zakupu pakietu. Zobaczycie zaraz, jakie wybierę kolorki i no w sumie z jednej strony się cieszę z niego, że go kupuję, z drugiej mógłby być trochę lepszy, ale no wiadomo, koło, wyzwanie, to koło. Także ja do was wrócę jak będę zmieniać kolorki. Okej, ja już mam mój pakiet i będę zmieniać kolorki. Myślę, że wybiorę takie jak mam w tym looku, ale jeszcze przemyślę jak będę zmieniać. Tak prezentuje się już zmieniony przeze mnie pakiet. Mi osobiście się podoba, bardzo lubię takie kolory różowe, beżowe, także mam nadzieję, że mi się zmieni, bo jak mi się nie zmieni, to nie wiem co ja zrobię w ogóle. Taki fun fact, to jest chyba pierwszy pakiet w moim życiu, który kupiłam. Czekajcie, kupiłam raz VIP-a na rok. Nigdy w życiu nie kupiłam sobie pakietu, tylko same VIP-y na rok, więc będę bardzo płakać jak będę miała inne kolorki, ale kliknęłam. Wchodzimy do szafy, trzymajcie kciuki i... Okej, wszystko się zmieniło, jestem szczęśliwa, bo bałam się, że się nie zmieni, ale tak właśnie ten pakiet wygląda. Myślę, że sobie zostawię tą szwę, bo pasuje mi w sumie może to oksy nie do końca, ale niech już tak będzie, tak. O nie, nie zdjęłam, widzieliście to, nie zdjęły się spodnie, ale fajnie. Ale to głupio wygląda na tej animacji. No więc tak, druga rzecz zaliczona, myślę, że możemy przejść do trzeciego kręcenia. A, w ogóle to zapomniałam wam pokazać, jak wygląda ten zwierzak. Ja go urosnęłam. No dobra, zrobiłam go większym, bo najmniejszy to była po prostu taka głowa, a tak wygląda jak sobie stoi. Uważam, że jest całkiem słodki, wygląda trochę jakby był zdenerwowany, ale generalnie jest cute. I jesteśmy po raz trzeci na naszym kole i po raz kolejny będziemy kręcić i wydaje mi się, że chyba już ostatni, ponieważ wcześniej wypadł nam pakiet, który kosztuje dosyć dużo i jak wypadnie nam znowu i jeszcze potem miałby nam wypaść znowu, to bym się chyba popłakała, bo trochę zbankrutowała, ale no cóż, jak wypadnie nam teraz, no to nie będzie wyjścia. Także kręcimy i obstawiajcie, co tym razem wylosujemy. Ja jestem mega ciekawa, co nam się trafi na koniec i będzie to VIP dla kogoś z czatu. Ale powiem wam, że już przecież jedna osoba z czatu wygrała i może to będzie takie już to samo co było, więc zakręcimy sobie jeszcze raz i zobaczymy, co wypadnie, bo może tym razem ktoś inny skorzysta, bo... jak przyjdą te same osoby na czat i będą wiedzieć o co chodzi, to będzie słabo. I znowu wypadł VIP dla kogoś z czatu. Ja nie wiem o co chodzi, czy to jest jakaś klątwa. Jak wypadnie trzeci raz, to pójdziemy na ten czat, ale zobaczymy jak to będzie. I wow, wypadł VIP dla widzów, ale obok jest pakiet i wiecie, jak już to się kręciło, to ja byłam taka zestresowana, że nie, że znowu będzie trzeba wydać to. Ale jak wypadł VIP dla was, to spoko, jakoś mniej mnie to boli niż ten pakiet dla mnie. Także jesteście pewnie ciekawi, jak takiego VIPa zgarnąć i w sumie to wymyśliłam sobie, że moi drodzy, będziecie musieli obejrzeć dwa seki na moim profilu, które jeszcze nie istnieją, bo wymyśliłam to przed chwilą i muszę je dopiero zrobić, ale będą się nazywać VIP za darmo 1 i VIP za darmo 2 i trzeba będzie te dwa seki obejrzeć i skomentować i wtedy ja z komentarzy będę losować. Myślę, że to jest w sumie spoko opcja, bo też będę miała trochę fejmu za te pieniądze, które wydałam, tak się pocieszę. I też wy będziecie mieli VIPkę do zgarnięcia. Może jak dużo osób się zgłosi, to też dołożę doładowanie, także będą dwa VIPy, ale to zobaczymy, jak będziecie aktywni. Także myślę, że coś takiego jest spoko, bo wcześniej była zagadka, teraz będzie oglądanie serku, więc tak, to by było chyba na tyle. Podsumowując odcinek, wygrała osoba z czatu, wygra osoba z seka, no i ja też wygrałam coś dla siebie. Mam nadzieję, że wam się podobało coś takiego, bo nigdy nie było, w sumie chyba nic nigdy nie kupowałam na tym kanale z takich rzeczy, także to jest dla mnie coś zupełnie nowego, dla was chyba też. Dajcie mi znać, czy podobały wam się takie odcinki, gdzie ja w ogóle nie wiem, co mam robić i co zaraz się stanie. Mi się w sumie podobało, bo miałam taką, wiecie, nutkę adrenalinki i w ogóle coś takiego, także zostawcie koniecznie łapkę i widzimy się w kolejnym odcinku, pa, pa! Takie szybkie info ode mnie, jak wy to oglądacie, to ja sobie teraz pewnie pływam na moim flamingu nad morzem, także nie będzie tym razem wyników z konkursu na końcu odcinka, tylko będą znajdować się one na społeczności, także tam was odsyłam. I no generalnie od 9 do 19 lipca mnie nie będzie i nie będzie live'ików, jestem bardzo smutna, ale od razu jak wrócę 19 lipca to zaczynamy kolejny maratonik, także już teraz was na niego zapraszam, nagrałam odcinki na zapas, więc wszystko jest przygotowane. A jak chcecie wiedzieć, co się u mnie dzieje, to zapraszam was na mojego Instagrama Dripcia, polecam, tam będę wstawiać swoje zdjęcia. Halo halo, przypominam jeszcze o nowym konkursie grafowym, który trwa. Wystarczy dawać mi grafki na konto ADULKA10L do wygrania VIPek na miesiąc i komplet z VIPka.